Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Człowiek, który właściwie połowę życia, a może nawet więcej spędził na lodzie, uczestnik kilku turniejów Mistrzostw Świata, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, gracz NHL, czyli najlepszej ligi świata, Mariusz Czerkawski w cztery oczy dziś. Tak się to nazywa? Tak się to nazywa. A nie, spojrzałem na twoje okulary, myślę. Chodzi o twoje oczy i moje. Okej, w tym sensie. Wiem, trudno się złapać. Może tak nazwałeś, wiesz, cztery oczy. Tak nazwałem, bo wiedziałem, że z tobą będę rozmawiał. Cztery oczy, zawsze nam się dobrze rozmawiało. Trudno złapać. No nie, no to wiesz, to zima, no to sporo na lodzie przebywa. Nie, nieprawda, nie o to chodzi. Właściwie to bardziej na greenie. Tak, na greenie, na zielonym. Ale nie w sensie, że w Ameryce. W Ameryce też, ale no tak bywa. No teraz właśnie jak wróciłem z Dubaju, graliśmy trochę w golfa z przyjaciółmi, a wcześniej ponad miesiąc w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, wiesz, i zjazd byłych graczy i to, że tam częściej przebywam, także no, rzeczywiście trochę rzadziej w tym roku w Polsce. Zjazd byłych graczy New York Islanders, New York Islanders, tak. I jak było? Było nieźle, aczkolwiek to jest takie, że oni chyba... Wszyscy jesteście 50-latkami. No właśnie nie... Prawie. Są i starsi, ale słuchaj, już to już zaczyna być niepokojące, bo przyjeżdżają chłopaki, którzy na przykład grali ponad dekadę w klubie, albo zaczynali, jak ja już skończyłem karierę, oni też już skończyli karierę. I to zaczyna być trochę niepokojące, no bo wiesz, jak oni zaczęli w 2007 albo 2008. I już skończyli. I już skończyli w 23, bo grali 15 lat, co jest niezłym wynikiem, nie? W NHL. No ale przyjeżdżają też, no bo jeszcze świeżo upieczeni i przyjeżdżają, tak? I ty nagle mówisz, kurczę, że on jest młodszy o 15 lat ode mnie, czy 20, jak tam były gracz już, nie? No a tu się tak jednak okazuje, że tak bywa. No bo oczywiście, bo tak jak powiedziałem, to jest taki trochę ewenement, bo oni zapraszają tak naprawdę, my się wszyscy zastanawiamy, przyjeżdża na 60, 70 zawodników mniej więcej. Jakby tak rzeczywiście każdy chciał przyjechać, jaki oni by hotel musieli wynająć, nie? No bo to jednak oni zapraszają wszystkich dekad i wszystkich żyjących, to naprawdę byłych. I dla nich jest, czy grałeś jeden mecz, czy tysiąc, jesteś dalej, wiesz, one game or thousand games, you still Islander family. Czyli taka rodzina, wiesz, Islandersów. I my się tak zastanawiałem czasami, co by się wydarzyło, jakby rzeczywiście wszyscy przyjechali. No ale nie przyjeżdżają wszyscy, nie każdemu się chce, to nie jest też za darmo, bo jakby za bilety i za przeloty, za dojazdy musimy sobie sami zapłacić. Ale już później na miejscu, wiesz, tak zwane ceremonia pokazania i przedstawienia i kolacja, i impreza, i drinki, i dyskoteka, że tak powiem, tylko dla nas, czy tam klub w hotelu, który zarezerwują, możemy sobie siedzieć po prostu z rodzinami i wspominać stare czasy. Ale mówisz, że nie wszystkim się chciało, nie każdemu się chciało, a tobie się chciało. Wiesz co, ale też już, no ale to nie za każdym razem mi się chce. Jestem dopiero trzeci raz, już zaproszeń było chyba z 8 czy 7. Dość świeży temat od jakiegoś czasu dopiero. Oczywiście kiedyś, no łatwiej zawsze zaprosić drużynę, nie wiem, lat 80., która wygrywała Puchar Stanleya, tak? To zawsze jest inaczej. W innych klubach też zapraszają tych, co zdobyli Puchar Stanleya i nagle jest 20-lecie Pucharu Stanleya, tak? Który zdobyli, albo 15, wiesz, jakaś bardziej taka data, gdzie później przychodzi tych 25 i wiesz, i staje, i wszyscy biją brawo, jest wesoło, ale to jest taki ewenement właśnie, chociaż więcej klubów, które zaczyna to o tym myśleć, żeby właśnie zaczynać zapraszać trochę tych zawodników byłych, zobaczyć, co u nich się dzieje, jak to wszystko wygląda, także no na pewno jest teraz w tym roku, zbliża się stulecie klubu w Boston Bruins. To też pewnie będzie. To jest pierwszy amerykański klub, który ma 100 lat grając w NHL. To jest i twój pierwszy klub. I mój pierwszy klub, także już pamiątki żeśmy dostali od nich. Każdy taki pamiątkowy dyplom i taki do powieszenia. Świetne z podobizną, z tym, jak wiele dla nich znaczyliśmy jako zawodnicy i miło być częścią tej rodziny. Także no zobaczymy, może będzie też okazja właśnie odwiedzić. To chyba będzie jakoś na początku jesieni. I stare kąty w Bostonie. A co robią w tej chwili ci byli zawodnicy New York Islanders? Różnie, wiesz, jedni mieszkają na miejscu, jest ich może z 6, 7, 8. Zajmują się albo trenowaniem młodzieży, jak Radek Martinek, czy Sean
Tak. Steve Webb chciałem powiedzieć, nie, ale Steve Webb jest, pracuje w NHL PA, czyli w naszych związkach zawodowych. Mhm. Aaron Ashem jest jednym z trenerów. Chciałem powiedzieć Sean Bates, ale Sean Bates jest przebywa w Bostonie, akurat nie trenuje żadnych zawodników. Eric Kearns. Eric Kearns kiedyś taki tough guy, on jest to player development, trochę spotkanie się ze zawodnikiem. Tam się znajduje różne role dla tych zawodników. I na payrollu takiego klubu jest około z wszystkimi z office, podejrzewam, z 200 osób. Także zawsze ktoś tam coś sobie znajdzie. Są też zawodnicy, którzy byli zawodnicy, tak jak Pierre Turgeon, czy zawodnicy, którzy zdobyli już Puchar Stanleya, oni często jeżdżą na różnego rodzaju spotkania z kibicami albo jakieś mecze charytatywne grają. Oczywiście to jest, są też na jakimś payrollu, który powoduje, że oni dalej reprezentują i dalej wychodzą trochę w community. To jest dla nich ważne spotykanie się właśnie z różnymi rodzajami przedsiębiorstwami czy ludźmi, którzy później zakupują loże, kupują bilety, z nimi trzeba poprzebywać, z nimi się trzeba spotkać. Także to na pewno jest fajne, bo daje możliwość tym byłym zawodnikom w miarę fajnie żyć. Tak, chociażby jak byłem generalnym menadżerem, był Garth Snow, były bramkarz. Już nie jest generalnym menadżerem, ale mimo wszystko trenuje jedną z juniorskich drużyn. Plus ma też udziały w projekcie, który był budowany jako hala treningowa dla drużyny Islandersów. Kiedyś trenowaliśmy w innym miejscu zupełnie, teraz trenują, można powiedzieć, na swoim. I wiem, że właśnie tam kilka procent od byłych właścicieli dostało udział za to, żeby tam przebywać, być i to trochę twarzować. Także to, no, znajdują się te zajęcia. Oczywiście nie jest to łatwo zagospodarować wszystkich zawodników, ale chociażby Mike Greer, z którym kiedyś grałem, jest na przykład pierwszy Afroamerykaninem czarnoskórym, który jest w ogóle generalnym menadżerem w Vancouver, w ogóle w drużynie NHL, także to jest też ewenement. Kiedyś z nim grałem, jest też generalnym menadżerem, także to fajnie widać, że ci niektórzy chłopcy, którzy nie spodziewałem się naprawdę, że oni będą mieć takie funkcje, bo nie do końca się wydawało. A jednak do nich dorośli i potrafili się otworzyć na ludzi, na otaczających świat. Sporo zawodników jest albo pracuje w radiu, play by play nawet, tak? Mhm. Albo takie poranne talk showy. Tam jednak codziennie, tak jak u nas o piłce się mówi, czy o innych dyscyplinach. To tam się mówi o hokeju. Może nie o hokeju, tam się mówi o hokeju, codziennie też. Także to jest... Mimo wszystko, że są inne drużyny. Także... A dlaczego ty nie zostałeś przy hokeju? Zawodowym hokeju. Wiesz, dobrze, że ja zostałem przy hokeju. Znaczy, były momenty, o których miałem bardzo dużo energii. Były momenty, w których chciałem zostać przy hokeju, bo przecież byłem i z prezesem Igielewiczem, i przecież Peter Ekrot, no tak. I Wojtek Tkacz, i inni, i moi przyjaciele, i trenerzy, których tu ściągnąłem, z którymi mieliśmy działać, tylko po prostu no to wszystko było na takich chwiejnych nogach i nie można było wdrożyć żadnych pomysłów, nie było na to pieniędzy. Zniechęciłeś się trochę. Nie było na to pieniędzy. Później jak już zaczęły się zmieniać trochę układy w ministerstwach i w różnych i polityczne, za dużo było tych wszystkich dziwnych powiązań. Wolałem po prostu się nie wchodzić w te buty, bo to jest niewesołe i kiepskie to jest trochę. Ja nie lubię takiej gry nie fair. Albo jesteś dobry, albo coś robisz, albo jest tak i nie tak. Wiesz, chociażby zachowanie, jak był trenerem Nolan. Nolan przecież z NHL trener, tak? Tak. Wielkie wydarzenie. Ja kiedyś go spotkałem po latach i mówię, Mariusz, czemu ty nie byłeś ani team liderem wtedy, ani nie chciałeś przyjechać na konferencję prasową, spotkać się ze mną? Nie, jak nie chciałem? Mówi, no powiedzieli mi, że nie chciałeś. Ha. Wiesz, no to jest kiepskie, tak? No wiesz, no bo ci, co rządzili wtedy i ci, co byli przy władzy, nie chcieli cię dopuścić do związku. No bo będzie sukces, bo Czerkawski jak jest, może być sukces, tak? Jeszcze jest Owe Nolan, a jak nie będzie Czerkawskiego, no będzie nasz sukces, a nie Czerkawskiego sukces. No wiesz, no to są takie małe rzeczy, które... Znaczy małe, duże rzeczy, ale małostkowe, takie, tak, wiesz, tak. Po prostu nie cierpię takiego. A trenerem nie chciałeś nigdy być? Tego właśnie nie. Znasz mnie długo i za bardzo jest, okej, no są trenerzy, co rzucają kijami, łamią kije.
różne cenzuralne rzeczy mówią, podejrzewam, mógłbym być jednym z takich, no może nie do końca, ale, ale jestem wybuchowy, a to nie byłoby łatwe, no ale wiesz, bycie trenerem, no gdzie, no, zawsze chciałem wrócić do Polski, tak, i to inaczej chciałem poprowadzić tą reprezentację, inaczej chciałem tutaj jakby działać. To nie znaczy, że ja wiesz, płaczę po nocach, bo ja bym coś bardzo chciał tam robić, tak? No, musiałbym przewalczyć tych małych gości, co wiesz, co tak cały czas biegali wiesz, i próbowali kombinować na swoją stronę i dlatego dzisiaj jest wiesz, tyle milionów długów, tak? No bo widocznie z jakiegoś powodu oni byli przy władzy i co innego mówili ci w twarz, a co innego robili za plecami. To na pewno bym był, ale no wiesz, no co w Polsce, no wiesz, no siedzieć w autobusie z Sanoka do Tychów albo z Tychów o 3 rano jechać do Gdańska, wiesz, no nie moja bajka. Ja raczej nie udałoby się z Bostonu do Nowego Jorku, jako trener. Wiesz co, no nie, bo zawsze chciałem do Polski wrócić, tak? A nie kręciło mnie bycie tam i zostawanie tam i od razu po sezonie zawsze uciekałem. Dlaczego chciałeś wrócić do Polski? Tam miałeś bajeczne życie. No ale wiesz, no nie wiem, to się ma coś w sobie. Wiesz, dlaczego zakochałeś się tutaj, albo dlaczego podoba ci się, wiesz, dlaczego podoba ci się sztuka, albo dlaczego mówisz, uwielbiasz muzykę, tak? Wiesz, no to nie jest tak, że od jutra uwielbiam muzykę, tak? Jakby, no to po prostu miałem w sobie, tak? No co ci mam powiedzieć? Nie wiem, tu jest ten dom. Emocje. To są te przyjaciele, tu są ci przyjaciele, tu są te ulice, tu są ten zapach Śląska, tak? Nie wiem, no kiedyś zawsze się mówiło o zapachu zbóż i tak, no jakby nie do tego zmierzam. Często jadę i wiesz, czuję nagle, w pewnym momencie nagle trochę wjeżdżam w inne naprawdę klimatyzację trzeba jakoś tutaj włączyć. Wjeżdżasz na Śląski, na wewnętrzny. Tak, to nagle też działa na mnie, także nie wiem, jakoś tak po prostu jest tu swojsko, no. Że tak powiem i tak mi pasuje, tak mi zostało jasne, że trochę inaczej, może myślę teraz jako 51 latek za niedługo, a może trochę inaczej trzeba było, ale wiesz, to jakby nie mam wyrzutów i jasne, że tak jak powiedziałeś, no można by sobie było spokojnie, wiesz, tam funkcjonować, no ale... No nie tak samo można, bo jeszcze Szwajcarię miałeś po drodze, nie? Tak, ale tak samo można, no wiesz, no Szwecja, tak? Ale no, nigdy nie czułem tego czegoś, żeby w tym kierunku iść i powiem szczerze, nie żałuję, no jakby tyle. A zastanawiałeś się kiedyś, masz taki moment w swoim życiu miałeś, po wyjeździe do Szwecji jako 19-latek bodajże, to był, mówiłeś o tym w książce, którą razem napisaliśmy przy okazji, żeby zrobić taką małą reklamę. Mówiłeś o tym, że to był życie bardzo lodzie, trudny, życie na lodzie. Że to był dla ciebie bardzo trudny czas. I czy pomyślałeś, gdybyś się wtedy poddał, gdybyś wrócił do Polski, to jakby się twoje życie potoczyło? Dobre pytanie, Wojtek, ale wiesz, no... No wiesz, no, prawdopodobnie grałbym w Polsce. Bo nie wiadomo, czy dostałbyś drugą szansę, bo tak, grałbym w tym sporcie tak jest. Pytanie, czy wiesz, czy na jakim poziomie bym się zatrzymał, albo jak daleko bym zaszedł. Może szansa by była, żebyś dzisiaj byśmy rozmawiali, żebym był drugim, no, może nie wiem, Jobczykiem, czy Henkiem Grutem, tak, który rozegrał 200 spotkań dla reprezentacji, wiesz, i bije rekordy bramek Andrzeja Zabawy, tak? I nie wiem, może udałoby się strzelić 100 bramek w reprezentacji, bo bym grał w każdych meczach, wiesz, no tak. Oficjalnych. W lidze może bym zdobył kilka złotych kijów, może nie, tego nie wiem. Czyli nagrodę za najlepszego zawodnika, może byłby jakiś na koncie Mistrzostwo Polski, tak? No bo oczywiście, tak jak mówisz, nie wiadomo, czym dostał drugą szansę. Może bym dostał za kilka lat, tak? Może by był jakiś kierunek we Francji, może w Niemczech, tak? No, takie mniej więcej były wyjazdy wtedy, ale nie zapomnij, że jak ja wyjechałem do tej Szwecji, to trochę był trend na Skandynawię wtedy. Pociągnąłem ze sobą kilku zawodników, bo przecież pojechał i później Darek Garbosz dostał propozycję, niestety tam coś nie wyszło, ale Michał Garbosz grał, Wojtek Tkacz pojechał do klubu hokejowego kilka godzin na północ, tam nazywała się Mora. To miasto i Stebnicki przecież, Steblecki, Klisiak, wiesz, i Finlandia trochę. Także to dopiero to się zaczęło robić. Ja byłem tym pierwszym takim, co przetarł tory u takich dwóch po prostu menadżerów, którzy działali. Jeden był Szwedem, drugi Polakiem. Akurat byli powiązani rodzinnie, no bo jeden był zięciem drugiego. Albo jeden był teściem drugiego, zależy z której strony patrzysz. Młodszy był zięciem, starszy był teściem. Teściem był Polak. Tak najczęściej było. Teściem był Polak i no właśnie, najczęściej, a to już nie, no może się nie zmieniać. Tak.
No i tak wiesz, i to pociągnęło za sporo chłopaków, za jakby w tym kierunku poszło. Oni trochę znali tam ludzi, znali trochę teren. No i może fajnie, że to w tym kierunku poszło, bo czy tam ktoś zagrał rok, czy dwa, czy trzy, to jednak fajnie było mieć tam kilku kolegów właśnie po drugiej stronie Bałtyku. No tak, ale później pojawia się jeszcze jedno pytanie. Dlaczego tylko ja? Dlaczego tylko mnie się udało? No bo to pociągnęło za sobą też inne konsekwencje w postaci na przykład pozycji naszej reprezentacji, pozycji polskiego hokeja, bo gdyby całą ławą udało wam się dostać do NHL, to zupełnie inaczej narodowa reprezentacja by wyglądała po kilku latach pewnie. Możliwe, jasne. No albo nawet do... A tak byłeś sam i jesteś jak taki Lewandowski, który nie ma wsparcia w drużynie i niewiele z tego wychodzi. Okej. No, trudno mi się odnieść. Oczywiście dłuższy temat, jakby, wiesz, bo jednak kilku zawodników doszło do niezłych klubów i grało w niezłych klubach, tak, ale jakby mówię... Ale zawsze ta magia NHL działa. Mówiąc o piłkarskich, bardziej spojrzałem. Tak. No, byliśmy niezłą reprezentacją. Jasne, że ostatnie dwie ponad dekady, no, nigdy nie byliśmy w elicie, tak. To samo to już mówi za siebie, że trochę może nie było najlepiej z tym wszystkim. No, aczkolwiek jak ja już patrzę, wiesz, mój oficjalny ostatni mecz, to nie wiem, czy nie był 2008 rok. No to już rzeczywiście 16 lat minęło praktycznie, jak skończyłem karierę, tak? Ostatni oficjalny 2009 w Tychach. W Tychach. Także ten czas niesamowicie biegnie, tak? I zasuwa. I masz rację, bo w 92, będąc w Albertville, myślałem, że tych olimpiad będzie przede mną wiele, tak? Bo jednak od razu tam był ten przeskok, bo chcieli rozłączyć letnie z zimową. No to w 94 już był Lillehammer. Tak. Nie udało się. No ja nie grałem w tych meczach, tych eliminacyjnych. 98 też się nie udało, no bo ja też nie grałem. No oczywiście byłem wtedy w Islandersach. Pamiętam, że no nasza reprezentacja też nam się nie udało do Nagano, także no i później Atlanta i tak dalej. Także to rzeczywiście no z jakiegoś powodu było w miarę blisko. No wiesz, tak Kolusz był draftowany, Bożencki był blisko, tak, grał w Farmie przez 3 lata, nigdy nie dostał szansy zagrania w NHL. Krzysiek Oliwa grał, ale trochę inną rolę miał w NHL jako taki, wiesz, tough guy. Ale przyjechał na eliminację, no przegraliśmy tam chyba jedną bramką, pamiętam, w 2004 roku, kiedy był lockout, to była ta możliwość, żebyśmy mogli dojechać i zagrać w tych eliminacjach. Ale to też było, też mam, pamiętam, fajne wspomnienia, bo graliśmy przeciwko jakiejś drużynie, już nie pamiętam jakiej, ale dosyć taki twardy mecz. No i Chris był tym moim takim, wiesz, bodyguardem, jeździł cały czas i wiesz, mówię, jeszcze raz go dotknie ktoś, jeszcze raz, ja urwę wam głowę, nie? I za chwilę złapał karę meczu za jakiś wysoki kij. Mówimy o Krzysztofie Oliwie. Tak, ale... I wiesz, minęło 12 minut meczu, jeszcze zostało nam 48, a Krzysztof Oliwa już się przebierał i pod prysznic poszedł, wiesz, ja mówię, Chris, nieźle ich nastraszyłeś, nagadałeś się, a zostawiłeś mnie teraz na lodzie. No, oczywiście daliśmy radę, ale to było dosyć śmieszne. Później ci wszyscy mówili, no i co, gdzie masz tego Chrisa? Ja miałem ugryźć się w nos, nie? No, oczywiście trochę inaczej powiedziałem, ale nie wypada. I teraz znowu nas nie będzie na Igrzyskach Olimpijskich. To właściwie nic nowego, tak, nic dramatycznego. No, nawet przeszło to bez echa w miarę. No tym bardziej, że to nie było to ostateczna walka, tak? To nie znaczyło, że, że wygramy w Sosnowcu. Szkoda, że nas nie będzie w tym ostatnim turnieju. Ale tak, bardziej o to chodzi, bo chodzi o ten experience, o te doświadczenie, o te mecze. Ale mamy sporo meczów na szczęście przed Mistrzostwami Świata i zobaczymy. No, tam będziemy trochę w innej roli. Tutaj nie daliśmy radę w roli trochę faworyta. Tak? No, mieliśmy wygrać, to my graliśmy u siebie. To my jesteśmy zawiedzeni i smutni. Ukraina się cieszy, że awansowała do tego następnego turnieju. No, ale Mistrzostwa Świata zobaczymy. No. Czy z jakiegoś powodu takiego bardzo poważnego i naturalnego nie byliśmy w stanie nigdy się załapać do tej elity? Czy to tylko nam pomogło właśnie, że Białoruś i Rosja nie występuje w tych mistrzostwach i dlatego jesteśmy?
czy rzeczywiście tam no, możemy się zakotwić na kilka sezonów. Zobaczymy. Ale przyznasz, tak, że za Roberta Calabera ta drużyna gra trochę lepiej i nieco pewniej niż wcześniej. Znaczy nie ma takich meczów, w których jest totalna katastrofa. Na pewno. No Zacharkin był też tym trenerem, który sporo wniósł. Tak, wiesz, tak, to jednak prawda. To rzeczywiście to było niezłe posunięcie. Ale tutaj Calabera robi dobrą robotę. Cała ekipa, widzę, że jest bardzo sfokusowana, skoncentrowana. No ma te wybory, co ma. Oczywiście no nie było dwóch też czołowych zawodników, tak jak Błyszczyczyka i Johna Murray'a, który z jakiegoś czasu ma polskie obywatelstwo i może grać dla naszej reprezentacji jako bramkarz numer jeden, co było widać niestety. Z jakiegoś, to są takie niuanse, no ale jednak tutaj karne, tu jakaś bramka z dobitki, no to są takie niby się wydaje ma detale. My oczywiście mieliśmy sporo szans i sporo momentów i sytuacji na tyle, żeby wygrać te mecze i tak, ale no jednak nasza skuteczność z jakiegoś powodu, nie wiem, ja mówię przez całe życie, żeby podnosić krążek do góry, ale nikt jakoś nie chce mnie słuchać, tak? Wszystkie te krążki gdzieś latają po bokach i po parkanach, zamiast je po prostu podnosić do góry z bliska, tak? I wczoraj oglądałem mecz z Koreą i podobne miałem odczucie, no wysyłałem SMS-a do Darka Garbocza czy Wojtka Tkacza, ja mówię, czy w ogóle jakby czy ktoś o tym myśli, żeby ten krążek podnosić do góry, bo to po prostu ma sens, no, z bliska. A wszystkie te krążki gdzieś latają. Pierwsza bramka dla Koreańczyków z backendu, Koreańczyk 19-letni podniósł na ławkę. Mówisz jak trener. No mówię jak trener, dlatego mógłbym zwariować, bo jakbym to miał mówić przez 20 lat codziennie 16 razy, no może by to zadziałało, tak, ale no to nie była ta pasja z jakiegoś powodu, wiesz? Bo bycie trenerem a chodzenie na lodowisko codziennie, wiesz, zakładanie tych łyżew, jeżdżenie tym autobusem na mecze, tak? Analizowanie przeciwnika. Wiesz, ja widziałem, jak trenerzy w Ameryce pracują, tak? Mają sztab ludzi, mają pomocników, mają asystentów, jest, wiesz, to jest troszeczkę inna zabawa, wiesz, inne wynagrodzenia, no nie ukrywajmy, tak? No wiesz, to z jakiegoś powodu, wiesz, no, jakby charytatywnie być trenerem to też nie jest, wiesz. Widziałeś, jak pracują? To można czasami, ale nie, wiesz. Widziałeś, jak pracują trenerzy i widziałeś też, jak szaleją w przerwie między tercjami i jak traktują zawodników. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy częściej o tym wszystkim, co się działo, to mówiłeś o tym, że wchodzi trener i do 30-letnich hokeistów, którzy zarabiają po 2, 3, 4, 5 milionów rocznie, on mówi jak do dzieciaków. Tak, no albo nawet dla tych, którzy już są mistrzami świata byli, czy mistrzami olimpijskimi. Tak? W ogóle się nie hamuje, w ogóle nie ma żadnego... Nie ma przecinków takich, wiesz, nie ma jakichś spowolnień, nie ma takiego głębszego dialogu, patrzenia w oczy i szukania rozwiązania. Ale wiesz co, no to też zależy, jaki trener i kiedy. I musi wiedzieć, w jakim momencie, tak, bo to, wiesz, no to też nie jest tak, jak ktoś, wiesz, za przeproszeniem drze mordę cały czas i cię obraża, no to w pewnym momencie już jakby, wiesz, no nie do końca do ciebie to dociera, czy nie słuchasz tego, jesteś dlatego, no bo zarabiasz kasę, ale i wiesz, w pewnym momencie wcześniej czy później, jak nie ma sukcesu, ten trener mu poleci, tak, no bo nie poleci 25 zawodników, tylko poleci jeden trener, tak. Także to też jest pewne wyzwanie i to, że ci trenerzy przez tyle lat utrzymują się na stanowisku, a są trenerzy, co mieli pracę przez 4 mecze, czy 5, więcej już nie było. Wiesz, chociażby taki był kiedyś trener, który był mistrzem świata z Czechami, zdobył mistrzostwo świata i pamiętam, był trenerem w Pittsburghu. Jeden z pierwszych Europejczyków, który w ogóle stanął za sterami, no to chyba przegrał pierwsze 4 mecze i już więcej nie był trenerem w NHL, tak? Jakby jego kariera się zakończyła. Ale są też trenerzy jak Peter Laviolette, który kariery nie zrobił NHL żadnej, bo grał chyba tylko 4 mecze w NHL. Ja pamiętam, jak go zwalniali z Nowego Jorku. On do dzisiaj jest jednym z najlepiej zarabiających trenerów nagle w New York Rangers. Także wiesz, no, jakby jak już wejdziesz w tą karuzelę i w miarę jesteś solidny i dobry i wiesz, że możesz współpracować z ludźmi, też nie możesz być chamem i cholerykiem i wariatem, tak? Laviolette wiedział, kiedy pocisnąć słowo, ale też wiedział, kiedy normalnie z ludźmi rozmawiać. I dlatego tych wielu trenerów wie, jak balansować tymi uczuciami i tą grą słów i tym nawet, że czasami kogoś musisz wziąć jako target, tak? Bo często bierzesz kogoś jako target, nie? Często bierzesz tego dobrego zawodnika, wiesz, bo takiego słabego zawodnika no name'a łatwo zrobić, wiesz, kozłem ofiarnym, ale często trafiasz jakiegoś dobrego zawodnika, który wie, że jest na tyle silny emocjonalnie, czy
Czy ma na tyle self-confidence, wiarę w siebie, że to jakby go nie zrani, ale to też jest sygnał jakby dla innych, tak? I oni wiedzą, jak to, wiesz, jak to balansować. Strasznie niebezpieczny sport. I tak i nie. I tak i nie. Wiesz, no ty nie zapomnij, no, że jeżeli hokeiści... patrzysz na kontuzje, jakich doznają hokeiści. No, ale średnio, wiesz, no wystarczy spojrzeć na futbol amerykański. No, mówią, że jest bardziej niebezpieczny, tak? Ale oczywiście, no... Jasne, jest. Aczkolwiek coraz bardziej uważa się właśnie na... i chroni zawodników, chroni ich głowy. To tu było często. Wiesz, no nikomu nie urywało ręki ani nogi, tak? Jasne, że miałeś krwiaki, jasne, że miałeś... Ale bywało, że płoza jeździła po szyi. Wiesz, na tyle tysięcy zdarzeń i meczów i nagle płoza komuś przetnie krtani, ktoś się wykrwawi, bo pechowo, wiesz, trafił i nikt mu nie rzucił ręcznika, nie zatomował krwi i on, wiesz, i dojechał, dopiero wstał gdzieś, wiesz, to, po pierwsze to nie było w NHL, tak? Często się takie rzeczy zdarzają nie na najwyższym poziomie, tylko na trochę niższym, bo nie ma tej obsługi, nie ma tej reanimacji od razu, nie ma, wiesz, w NHL takie coś by raczej nie, wiesz, ciężko, bo tam od razu by był, wiesz, sztab ludzi rzucający się na niego, wiesz, kładący ręczniki, nie wiem, no, blokowanie tej krwi, wiesz. Także nawet pęknięta krtań w NHL się trafiała po uderzeniu w krążkę i od razu była robiona dziura, wiesz, i rura wjeżdżała do oddychania, żeby uratować gościa, tak? Albo ktoś miał zawał, może nawet nie zawał, zatrzymanie akcji serca, od razu były defibrylatory, wszystko od razu działało, nawet, wiesz, od razu na ławce zmiennych, a pamiętam na Litwie chyba, czy na Łotwie kolega Żoltak miał to samo i nie mogli znaleźć defibrylatora, tak? I po prostu zmarł w szatni. Wiesz, także to niestety gdzieś zaniedbania jakieś, które się zdarzają, a tak jak powiedziałem, no teraz chronią głowy, czyli te wstrząsienia mózgów i no wiesz, nie ma już takiego wjeżdżania bezpardonowego w przeciwnikach w latach 90. i 80. na pewno, tak? Oglądam teraz mecze, to one są super szybkie, fajne, ale czasami się zastanawiamy z chłopakami, wiesz, mojego pokroju, za co teraz są te kary, tak? No tam, wiesz, lekko dotniesz kijem, złapiesz za rękę, przytrzymasz jedną ręką, od razu jest, wiesz, hakowanie, od razu jest zatrzymywanie, od razu jest niedozwolony udział w grze, także to trochę inaczej wygląda, aczkolwiek, no i to musieli wprowadzić, bo jednak Sidney Crosby prawie praktycznie nie grał ponad rok, przez to, że, wiesz, został bezpardonowo zaatakowany w głowę i to spowodowało, że teraz już rzeczywiście na to bardzo zwracają uwagę. Ty byłeś chronionym zawodnikiem. Byłeś odstrzelany. No, tak. Nie mogłeś się bić. Jeżeli doszło do jakiejś... Oni nie chcieli nawet, wiesz, oczywiście, że wiesz, no nikt ci nie zabroni z jednej strony, ale z drugiej strony oni później ci mówią, no zwariowałeś, no teraz masz wybity palec, nie możesz grać przez miesiąc i kto ma za ciebie bramki strzelać, tak? No ten, co się bije, no po to jest ten, co się bije, żeby się bił za ciebie, a nie żebyś ty się bił. Wiesz, ty wiesz, że to dosyć ma sens. Widzowie, którzy teraz nas słuchają i myślą, że rozmawiamy o hokeju, mogą być trochę zszokowani, kiedy mówimy o biciu się na lodzie. Po co to jest w ogóle, to bicie się? Ty wiesz, ja wiem, ale wytłumaczmy to widzom. Okej. Okay. No wiesz, to chciałem od czego zacząć, ale no prosty przykład, no bo nawet w karty grasz i czasami chcesz się pobić z kimś, wiesz, no wiesz, no grasz w grę, która pozwala w regułach, żeby się bić. I jasne, za moich czasów... Sędziowie nie powstrzymują. Za moich czasów było, że bili się przeważnie albo kickbokserzy, albo na ringu się ktoś bił, tak? No, na lodzie się raczej nikt tam nie bił, ale... tak nawet jak zobaczysz na NBA, tak, no są przepychanki, są wielcy faceci i tam też mogłyby iść dosyć ostre sierpy, tak, no ale jakby to się nie dzieje, tak. A w hokeju pozwalają i tak jak powiedziałeś, sędziowie nie rzucają się od razu, nie wiadomo, jakby między układankę, tylko pozwalają się po prostu ponaparzać i tego jest mniej, na pewno jest mniej niż kiedyś, niż dwie dekady temu, ale to jest. I jak wyzywasz kogoś na pojedynek, bo to nie jest tak, że ktoś się zaatakuje od tyłu, rzuci się na ciebie, pobije i dostanie 5 minut. Nie, on wtedy dostanie dużą karę, może być zawieszony na kilkanaście meczów, straci kupę kasy, tak, bo nie ma wtedy płacone. Nie ma już tych bujek, wiesz, dwie drużyny na dwie drużyny albo 10 na 10 i trenerzy nagle wypuszczają następnych wariatów na ludzi, żeby się prali, bo są olbrzymie kary finansowe, tak? Za moich czasów, 25 lat temu już było po ćwierć miliona dolarów kary na zespół, czy 300 tysięcy, żeby jak cała drużyna wyskoczyła do bójki.
A pierwszy zawodnik, który wyskoczył, miał od razu chyba 20 tysięcy dolarów kary, a trener od razu 50 tysięcy dolarów kary, nawet jak to nie był jego pomysł, żeby oni wyskoczyli na lot. Także wiesz, że na pewno ich to bolało, a wtedy trenerzy zarabiali po 200 tysięcy dolarów, czy 300, tak, nie tak jak teraz po 3 miliony. Także to się wszystko pozmieniało i musieli to jakoś interpretować, bo sporo się tych bujek działo i wiele rzeczy się wydarzyło w latach 80. Nawet kibice, pamiętacie, Mike Milbury, jeden z których później był menadżerem drużyny z Boston Bruins, zawodnik, polecieli za kibicami do góry na trybuny, wiesz, i ich tam prali, także pamiętam jeszcze buty gdzieś latały, to wszystko jest na YouTube jeszcze do ściągnięcia, także to no były wesołe sceny i to się dzieje. Znaczy, z jednej strony, po to, żeby ja ci teraz powiem. Energię? Tak, ale z drugiej strony to jest po to, żeby trochę pilnować, to zabrzmi dziwnie, ale pilnujesz dyscyplinę na lodzie z jednej strony. Bo zobacz, nawet w Europie, tak, ktoś cię uderzy w głowę albo ktoś cię pchnie na bandę i on jest bezkarny. Mhm. No to okej, dostaję 2 minuty, tak? Ale tam później popyskują sobie, a ty taki, no taka, fuck you, tam, da. Rozumiesz? Jakby to zrobił w NHL, to on wie, że dostanie łomot. On dostanie łomot. Czy on się zastanowi, czy to ma zrobić? No chyba, że jest na tyle chamski, że on to i tak zrobi, no bo czeka na pojedynek, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli ten chamski i ten twardziel, ten, nie wiem, super bijatyka, co się mega kozak jest, tak, w biciu, zrobi to przeciwnikowi, to ja ci gwarantuję, że w naszej drużynie też jest mega kozak, który zrobi to samo w jego drużynie, rozumiesz? Jego koledze. Czyli ty wiesz dobrze, że jak ja walnę w łeb komuś z twoich kumpli, to ja wiem, że niestety z moich kumpli za chwilę ktoś dostanie w łeb. Po prostu, rozumiesz, to jakby trzymasz trochę tak na wodzy to wszystko, bo wiesz, że ta sprawiedliwość przyjdzie nie tylko od sędziego, ale to przyjdzie jakby też z drugiej strony, tak? Czyli abstrahując, jeżeli Wayne Gretzky zostanie źle potraktowany, po to ma ochroniarza, żeby nie był źle potraktowany. Sam sędzia go może nie ochronić. Ale ty dobrze wiesz, że jak skrzywdzisz Wayne'a Gretzkiego, jednego z topowych zawodników w jednej drużynie, to gwarantuję ci, że z naszej drużyny ktoś skrzywdzi twojego topową gwiazdę. Mhm. I ty, robiąc to Gretzkiemu, wiesz, że spojrzysz na kumpla swojego, który jest najlepszy, i powiesz, nie mogę zrobić tego Gretzkiemu, bo ty za chwilę będziesz bez ręki chodził. Wiesz, to mniej więcej tak na tym polega. W hokeju na lodzie naprawdę chodzi o strzelanie bramek. A powiedz mi... Najszybsza gra zespołowa na świecie, tak? To prawda. Wiesz, tak. Wszystko się szybko dzieje. No, ci, którzy próbowali grać, odczuli to na własnej skórze. Ja też miałem okazję. Ale gramy. Za niedługo znowu coś. Być może. No, jak się umawiamy, to graliśmy ze sobą. W ogóle to jest dla mnie fantastyczna sprawa, że graliśmy. Grałem z zawodnikiem. Byłeś moim ochroniarzem. NHL. Mógłbym być, tak. Ale chciałem zapytać się o to, jak się pojawił i dlaczego pojawił się golf w twoim życiu. Bo mam wrażenie, że on w tej chwili jest twoim numerem jeden. To też dłuższa historia, aczkolwiek mogłaby być krótka, no ale powiedzmy, że mamy parę minut. Wiesz co, golf pojawił się już w latach 90. tak naprawdę. Przyjechałem do Szwecji, wiesz, letnie obozy, koledzy wszyscy z kijami golfowymi, rano wiesz, jak był dzień wolny, to oni, wiesz, wszyscy o 7 rano, wiesz, tea time, ja mówię, jaki tea time, nie? To samo myślałem sobie, jak kiedyś, pamiętam, na Netflixie słuchałem po polsku niestety przez chwilę, bo później musiałem przełączyć, Last Dance z Michaelem Jordanem. Mhm. Jest taki moment, jak on do swoich kumpli mówi po treningu: come on boys, let's go, we have a tea time, we gotta go, hurry up. No i wiesz, przetłumaczenie jest: spieszcie się, bo mamy czas na herbatkę. Nie? A tea time to jest czas, kiedy startujesz na polu golfowym. Mhm. No i ktoś przetłumaczył: spieszcie się, a za chwilę są meleksy, wiesz, i oni odpalają na polu golfowym gierkę. No i wiesz, jak ja widziałem tych moich kumpli, dobra, no okej, no coś może w tym jest, ale mnie to nie kręci. No dobra, no nie grałem oczywiście, tak? Później przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, no wiesz, no wszyscy zajarani, moi kumple, znowu w tym golfem, tak? Nie wiem, jakiś dzień wolny, oni znowu na pole golfowe, jakiś wyjazd na Florydę i mamy tam 2 dni wolnego, gdzie gramy, nie wiem, Tampa Bay, jakieś tam inne drużyny i jest pytanie: trenerze, czy możemy zabrać kije golfowe, czy nie możemy? Czy tym razem pozwolicie nam, czy nie? Bo tam mamy w kalendarzu 1 dzień wolnego, nie? Czy możemy sobie iść na rundkę? No jak wiesz, trener był zapalonym golfistą, to oczywiście mogli iść na rundkę, tak? Albo nagle, wiesz, na Pebble Beach jedziemy, jak w nagrodę, wiesz, prywatnym jetem
od właściciela Edmonton Oilers w 97, żeby zagrać w jednym z słynniejszych pól golfowych przez 4 dni z Clintem Eastwoodem i wiesz, z prezydentem Fordem byłym i z paroma innymi gośćmi. No i wiesz, ja z nimi też lecę i jeszcze Peter Klima i dwóch innych kolegów ze wschodniej Europy i my jedyni, którzy w tenisa gramy, tak? A wszyscy grają na polu golfowym i są podjarani, wiesz, i rozmawiają, jak grali, jakie zakłady były, kto na kogo, kto wygrał, kto przegrał, co się wydarzyło. Mhm. A ja, wiesz, a to był kwiecień, tam koniec kwietnia, pamiętam, wyszedłem na pierwszy dołek, wiało jak cholera, bo to przy oceanie, ja mówię, co, że ich powariował na takim wietrze, chłopaki, chodźcie stąd, idziemy sobie w tenisa pograć. No wiesz, ja mówię, dobra, no, nie żałowałem wtedy, bo mnie po prostu to nie kręciło, tak? Ale na koniec, wiesz, minęło ileś lat, spróbowałem gdzieś na Florydzie, mnie zaciągnęli koledzy, żeby coś tam podbijać. Nie do końca to do mnie przemawiało, no bo oczywiście tak jak większość z nas, myślałem, że to jest nudne, bez sensu. I dla emerytów. No, no tak, ale wiesz, i właśnie, ale jak wiem, że Michael Jordan, Justin Timberlake, nie wiem, Matt Walgren, wiesz, aktorzy, hokeiści, bejsboliści, z NFL, wiesz, najlepsi, Python, inni, wiesz, Tom Brady, są tak zajarani, wiesz, Federer, Nadal, tak, są tak zajarani wszyscy golfem, no przecież to nie wymyślić sobie chyba tak, żeby, wiesz, mówić, że to jest cool i super, fajny sport, bo nikt nie, tam, wiesz, no, nie opowiadali o tym, że biegają Armagedon, tak, nie mówili, że super maratony biegać, jak Zen O'Hara, wiesz, triatlony, tak. Tylko po prostu ten golf, ja mówię, coś musi w tym być. No i był moment taki time'owy w życiu, że wiesz, no już skończyłem grać w hokeja w 2008-2009. No i taki jeden z kolegów tutaj w Polsce miał magazyn golfowy i wpadł na pomysł, nie chyba pode mnie, ale generalnie wpadł na pomysł, żeby trochę zachęcić ludzi do grania w golfa i chciał znaleźć kilka osób takich w miarę znanych, żeby zachęcić do, wiesz, zrobić im tą zieloną kartę, to powiedziane prawo jazdy na pole golfowe no i w tym momencie, wiesz, jakby promować ten sport. I zadzwonił do mnie, że jako jeden ze sportowców chciałbym, żebym tam był. A wiesz, ja mówię tak, świetnie, no teraz jak już skończyłem karierę, ciężko mi powiedzieć, że jestem zajęty. Z drugiej strony codziennie... Mogę powiedzieć, że jestem za młody. Codziennie grałem, tak, codziennie zgrałem. No właśnie, bo kiedyś było hasło, że jesteś za młody, albo że jeszcze uprawiasz seks, nie? Później Tiger Woods położył na to kreskę, że jednak można i to, i to. I to ale, na dużej intensywności. Tak, i to jakby nie ma nic wspólnego. I no wiesz, i trochę mi ciężko było znaleźć excuse. Oczywiście wtedy grałem w tenisa non-stop i wiesz, to było moją taką pasją, wiesz, po hokeju. No ale mówię, no dobra, znajdę. Z drugiej strony, co się może stać złego? No po pierwsze się nauczę trochę, tak? Po drugie poznam ten sport i po trzecie dawali sprzęt za darmo, tak? Ja mówię, nie mam kijów golfowych, będę miał przynajmniej. Jeszcze i tak całe życie machałem kijem, no to wiesz, nic się nie zmieni. Ja dam ci kije golfowe i jeszcze dostaniesz trenera na kilka lekcji. Ja mówię, dobra, no mówię, no win, jakby no nie ma tu co win-win situation, wiesz, nie ma gdzieś w topy zrobić, tak? No i się okazało, że jak, oczywiście trwało kilka tygodni, zanim tam się zebrałem do tego wszystkiego, a i najlepiej jeszcze, bo ja mówię, wiesz co, Andrzej, ale potrzebuję kija na lewo. On mówi, co? On mówi, przez prawo ręczny jesteś. Ja mówię, no tak, ale potrzebuję na lewo. Ja mówię, a jak na lewo? Przecież wszyscy grają na prawo. Ja mówię, no tak, ale na prawo już grałem parę razy na tej Florydzie, jakoś mi kiepsko szło, a kolega przyszedł i dał mi kij na lewo, tak jak gramy w hokeja, no bo prawa ręka dominująca była góry. I jakoś tak mi się lepiej machało, nie? A wiem, że czytałem kiedyś w biografii Greckiego, że jedyne co żałuję, że nigdy nie zagrał w golfa na lewo, tylko wiesz, no w latach 80. jak zaczynał grać w golfa, a propos golfistów, tak, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, wiesz, Pat LaFontaine, no po prostu super golfiści, tak. By the way, Grecki, jego zięć jest zwycięzca US Open, wiesz, Dustin Johnson, także Paulina Grecki się, wiesz, wyszła za jednego z lepszych golfistów na świecie, także... Abstrahując do tego, czy golf jest fajny, czy nie, no jak już Grecki się zakochał w golfie, no coś w tym musi być. Tak? No tak, to nie może być przypadek. No i ja mówię, ale na lewo. O Jezus, gdzie ja ci kije z lewe znajdę, nie? No, ale okazuje się, że najwięcej lewych kijów jest w Kanadzie, no bo tam jest najwięcej hokeistów i oni jednak tam jest największy odsetek ludzi grających na lewo. Aczkolwiek to też jest bez sensu, bo no bo niby na lewo, ale ja uderzając w tą stronę, to uderzam w prawo, mi się wydaje, nie w lewo, tak? No ale już jakby nie mieszajmy, bo wiesz, sport ma 600 lat, także już nie zmieniajmy trybu wydarzeń. I, no i rzeczywiście te kije
te kije na lewo udało się. No i urodził mi się wtedy z Iwo, urodził się 2009 rok, maj, pamiętam, wiesz, ten tenis, wszystko fajnie, tylko że wiesz, no jak, jako niemowlę, no to wiesz, czasami była piąta rano, szósta rano, no wiesz, ja już czasami się budziłem i mówię, no tak, partnera na tenisa nie mam, no to pojadę sobie na driving range na siódmą rano, nie? Do tego nie potrzebujesz partnera. Do tego nie potrzebuję partnera. No i wiesz, na ten driving, kawka, zacząłem odbijać, patrzę, nagle, wiesz, Robert Rozmus wpada, nagle ktoś inny wpada, znowu kawka, ja mówię, kurczę, ty też gracie? No tak, gramy to, to, wiesz, fajne turnieje są, coś się dzieje, wiesz, organizujemy wyjazd zagraniczny, World Golfers Amateurs, wiesz, można wygrać eliminację, można wygrać jakieś wyjazdy, reprezentujesz kraj, później, wiesz, koszulka z orłem na piersi i tak dalej, wiesz, w amatorskim golfie. No okej, okay, no to muszę trochę jeszcze potrenować, nie? No i tak, wiesz, miesiąc za miesiącem, koszyk za koszykiem. Oczywiście trener mówi zawsze zwolnij, to nie jest kij hokejowy, to nie jest krążek, nie musisz, wiesz, tak się spieszyć z tym wszystkim. Take your time. No i wiesz, i zaczęły być coraz lepiej, zaczęło to wszystko się jakby układać. Jurek Dudek, pamiętam, dzwoni nagle, wiesz, w sierpniu. Ja zacząłem w maju. W sierpniu dzwoni Jurek Dudek i mówi, Mariusz, słyszałem, że tam odbijasz tego golfa, chodź, bo organizuję turniej taki, wiesz, charytatywny na polu w Krakowie, nie? Ale kurczę, no jeszcze nie byłem na polu w ogóle, tylko na razie na tej strzelnicy stoję przez kilka miesięcy. No może warto się wybrać na pole, więc, ale ja jestem pełen początkujący. Nic się nie ma, ja to jestem początkujący. Dopiero rok temu zacząłem grać. Dawaj, pogramy. No i tak się, wiesz, zaczęło. Zagrałem jakiś wynik wtedy 126, ale grałem z takim gościem, co zagrał 124 i ja się go pytam, słuchaj, a ile ty grasz w golfa? On mówi, no 3 lata. Ile? 3 lata i zagrać tylko dwa lepiej ode mnie. Albo ten sport jest taki trudny, albo coś tu nie gra. Nie? No oczywiście po 2 latach już miałem handicap, wiesz, o połowę niższy, czyli poziom umiejętności gry. Już po 4 latach miałem handicap bardzo niski, tam około 5. No i wiesz, i to dawało mi taką satysfakcję, taką frajdę, wiesz, każdy dołek na świecie jest inny, każde uderzenie jest zupełnie, wiesz, masz 14 kił w torbie, czytanie greenów, bunkry, pod wiatr, wiesz, dołki lewa, prawa, fejdowanie, drołowanie, low ball, spin ball, backspin, wiesz, high draw, low draw, wiesz, jest tyle wyzwań, jest driver, jest trzyłód, jaka taktyka, jak przez wodę przejść, źle zagrać. Jak w którym stronę fairway idzie, wiesz, jakie są nachylenia greenów, jak wyczuć speed, wiesz, trawy, czy jest bardziej powałcowana, czy jest bardziej, wiesz, wycięta, czy gramy po południu, czy rano. Jest tyle rzeczy, co się dzieje i tyle uderzeń. I na końcu to jedno uderzenie, czy ono ma 250 metrów, czy ono ma 2 metry, liczy się jako jedno uderzenie, a często turniej przegrywasz jednym uderzeniem. I wiesz, i to jedno, kiedy to jedno, tak? Jak grasz jednodniówkę, jednodniowy turniej, wiadomo, to trochę inaczej wygląda, no ale często jak grasz 3 dni czy 4, jak zawodowcy grają, no to po prostu jest... Ja wiem, że to ciężko jakby polubić, jak się tego nie zna do końca i nie czuje, tak? I nie grałeś nigdy i nie wiesz za bardzo, jak akurat ty akurat uderzałeś parę razy w życiu, ale ja już też kilka razy podchodziłem do tego i to trochę trzeba mieć taki timing w życiu, że ci to nagle zaskoczy, bo tak jak mówię, no w latach 90. próbowałem, nie do końca mi to pasowało, tak? W 2000 którymś zaczynałem, też nie do końca. Nagle się okazuje, że wiesz, 7 lat później znowu biorę kij do ręki. Zostało do dzisiaj, tak? Także no to nigdy nie wiadomo. I nie potrzebujesz do tego ochroniarza, nie ma kontuzji, no nie ma tych złamanych nosów. I też mówią, że samemu można grać, tak? Bo grasz swoją piłką, czyli grasz z lepszym, z gorszym i grasz tylko swoją piłką, czyli dalej masz fan, wiesz, do tenisa, do padla, do squasha, do czegokolwiek. Okej, no squasha też możesz trenować sam, tak? Ale potrzebujesz w miarę wyrównanych, wiesz, gości, z którymi grasz, tak? No chyba, że chcesz ich lać tak bezpardonowo, bez fanu i bierzesz sobie słabszych, a nie o to chodzi. A tutaj jednak grasz ty swoją piłką, czyli dajesz jakieś, nie wiem, fory komuś, 2, 3, 4 uderzenia, czy 5, czy 6, no to jednak ty grasz swoją, on gra swoją, wiesz, jakby nie ma to wpływu na twoją grę. A ta rywalizacja jest naprawdę fajna, wiesz, wiele krajów zwiedziłem przez to, że prezentowałem Polskę na mistrzostwach World Amateur Golfers Championship, czy Mauritius, czy Tajlandia, czy wiesz, czy Hiszpania, czy Belek w Turcji, czy Indonezja, to naprawdę jest fajne wyzwanie i fajne atmosfery i nam to daje niesamowitą frajdę i przyjemność, tak jak mówię, właśnie kilka dni temu graliśmy. Zawsze gramy jakieś zakładziki, zawsze gramy o coś, zawsze są jakieś emocje. Na koniec jeszcze chciałem cię zapytać, bo umknęło mi to podczas tej rozmowy, o kontuzje hokejowe, jakie miałeś.
To jest bardzo interesujące, przypuszczam, dla widzów, którzy tak, nas oglądają. Tak. Bo golfowe też miałem. Dwa razy plecy tak mnie bolały, że... No bo jednak machasz ze szybkością ponad 100 na godzinę kij, tak? No tak. Powiedzmy ale... driverem. No to jednak te plecy czasami siadają, jak jest zła technika. No to trzeba uważać. I wzmocnić... A, bo to było też tak, że zawsze... No wiesz, całe życie chodziłem na siłownię i miałem dosyć silny korp, tak? Czyli mieściłem brzucha, pleców i tak dalej. No ale później jak zacząłem, jak poszedłem na sportową emeryturę, odpuściłem zupełnie siłownię. Praktycznie kilka lat nie ćwiczyłem w ogóle, tak? Oprócz jakieś biegania, czy wiesz, czy grania w tenisa, czy w golfa. No i wiesz, w pewnym momencie, jak mi siadły te plecy, poszedłem do fizjo i kolega mówi, no Mario, jak z powrotem nie wzmocnisz tego wszystkiego, no to wiesz, twój kręgosłup jest na tyle już tam, wiesz, rozjechany, że to ci się zacznie wszystko sypać. No i rzeczywiście, wiesz, nie, abstrahując od tego, że technika może lepsza, ale jak wzmacniasz, wiesz, swoje mięśnie i brzucha i właśnie pleców, to zupełnie inaczej ta cała machina działa. Co do hokejowych kontuzji... Już myślałem, że chcesz uniknąć co do hokejowych, to, nie, no wiesz, no oprócz tam, wiesz, do krwiaka w kolanie, wiesz, nie wiem, złamanego palca, kilku wstrząsów mózgu, w łokcie rozcięte, tam 30 ponad szwów na twarzy, które nie widać, ale mogę ci pokazać. Wiesz, tu pod okiem, że był naprawdę milimetr od stracenia oka. Kiedyś miałem 8 szwów, miałem tutaj od razu założonych kolegów. Ja, widziałem to zdjęcie. Przeciwnik chciał mi podnieść kij, wiesz, nie trafił, praktycznie mi wsadził kij pod oko. Także wiesz, no trochę tego było, ale nie było aż tak źle. Jakby mogło być, tak? Jak żeśmy zaczęli, bo mówię, że bardzo kontuzyjny sport. Tylko tak jak mówię, my wiemy, jak podjeżdżać pod bandy, my wiemy na naukach wjeżdżać, wiemy, jak, wiesz, zamortyzować się. Wiesz, to już te bandy nie są tak jak beton, tak twarde, jak z drewna kiedyś, tak? One amortyzują, one dają niesamowity huk. Jasne, że jakbym wsadził ciebie na łyżwy, no ty akurat jeździ na łyżwach, ale normalną osobę, wiesz, ktoś w niego wjechał z pełnej bomby, no to różnie by było, tylko my wiemy, że jak ktoś wjeżdża na nas mocno, to my musimy być blisko tej bandy, tak? Bo jak jesteś oddalony od bandy metr, to wtedy jest problem. To jest większe uderzenie. Wtedy jest problem, tak? Jesteś na bandzie, to po prostu amortyzujesz to wszystko z tą bandą i on się odbija od ciebie, wiesz? Także to są rzeczy, które po prostu się dzieją od małego i to jest dla ciebie tak naturalne, tak jakby ci ktoś dzisiaj powiedział, wejdź na skocznię i skocz ze skocznie, no wiesz, no to oni nie widzą tej przepaści, tak? I z drugiej strony, jak oni lecą, no to też nie jest 30 metrów, tylko jest 2 metry nad, wiesz, to jednak jest złożone zupełnie inaczej i oni zaczynali od małych skoczni, od kilku metrów skacząc, metr, 2, 3, 5, tak? Także to po prostu jest inne podejście do takich rzeczy i to jest trochę jakbyś, wiesz, no jak sam dobrze wiesz, bo grasz w hokeja, jak wchodzisz na lód i się czegoś boisz, to trochę to lepiej nie wchodzić za bardzo, no bo to trochę jakbyś chciał na koniu jeździć i się konia boisz. No nie możesz, tak? Wchodzisz na konia i koń nie może czuć, że tam siedzi u góry ktoś, kto się go boi. Bo raz widziałem na własne oczy, jak wiesz, ktoś, kto fajnie jeździł, nagle wiesz, pojechał obok, a ten, co kiepsko jeździł, koń wyczuł, że ma kiepskiego jeźdźca i wszedł pod drzewo, pod gałąź, żeby po prostu przeszedł pod gałęzią, żeby zrzucić tego gościa z grzbietu, wiesz? Tam to po prostu jest niebywałe, nie? Jak zwierzę wyczuwa. Co się dzieje, tak samo wiesz, i przeciwnik wyczuwa i ty wyczuwasz, czy coś się dzieje, to nie tak, czy nie. Ty rzadko teraz już grasz w hokeja, nie? Rzadko, tak. No, raz w roku? Nie, jest, no mniej więcej dwa. Robimy dalej turnieje z dzieciakami, właśnie z Wojtkiem Tkaczem, Andrzejem Tkaczem, świetny przecież kiedyś bramkarz, który zatrzymał Związek Radziecki w 76 w Katowicach. Dalej pełen energii i ochoty na to, żeby uczyć dzieciaków i sędziować i robić szkolenia dla instruktorów, dla trenerów. Darek Garbo rzeczywiście też jest w stowarzyszeniu, także robimy co roku trzy turnieje eliminacyjne w całej Polsce i oczywiście czwarty turniej, taki główny Czerkawski Cup, to zawsze robiliśmy na Narodowym. Od jakiegoś czasu niestety ten Narodowy nam nie funkcjonuje pod względem lodowym, tak, no bo albo pandemia, albo szpital, tak. albo dach, albo już no, nie znajduje się funduszu na to, żeby zamrozić tą taflę i zrobić z niej trochę taki zimowy narodowy. Ale robimy dalej te turnieje, robimy w różnych miastach. Robimy też turnieje dla tamte turnieje są dla najmłodszej grupy, na tej najszerszej U10. I robimy też finał taki nieoficjalny Mistrzostw Polski dla U12, dla 12-latków, czyli najlepsze dwie drużyny z każdego regionu.
łączymy w jeden finał i pozwalamy im się trochę zmierzyć z różnych właśnie regionów, bo nie jest na tym poziomie rozgrywek, one nie jeżdżą do siebie, nikt nie jeździ z Sanoka raczej do Gdańska na jakieś mecze, sparingi, tylko grają w swoich tych regionach, tam pomorskie albo zachodnie, albo południowe. Także to tutaj cały czas działamy. Ale rzeczywiście hokejowo jakoś nie wchodzę na lód za często, tak jak powiedziałeś, raz, dwa razy w roku, przeważnie na mecze jakieś charytatywne. Czy ty jesteś spełnionym sportowcem? Bo uprawiałeś dyscyplinę, której nie miałeś szans na mistrzostwo, na złoty medal Igrzysk Olimpijskich, na mistrzostwo świata również, może nawet tym bardziej. Tak. Właściwie tylko Puchar Stanleya był możliwy do zdobycia, ale też potrzebujesz do tego innych. Zgadza się. Wiesz co, bardziej myślałem, że powiesz, że nie jest to dyscyplina topowo popularna w naszym kraju. Nie. To już pomijam. Nie, bo chciałem do tego wrócić, że abstrahując od hokeja, teraz golf też nie jest najbardziej popularny. Także jakoś wchodzę w tę dyscyplinę takim mniej popularny. Ale w Polsce, globalnie. Oczywiście, globalnie to jest inna bajka. Masz rację, ale to wiesz, to jest tak jak wcześniej powiedziałem, z tym wyborem serca, dlaczego wróciłeś do Polski, dlaczego wybrałem hokej. Hokej był wyjątkowy, wiesz, nie wszyscy potrafili jeździć na łyżwach, dużo się działo, pełno dynamiki, wiesz, mając 9 lat czy 10, mając wybór, czy grać w piłkę nożną, bo dostałem też zaproszenie do trampkarzy, wiesz, w GKS-ie Tychy na obóz, ale nie pojechałem, bo byłem dumny, że powiedziałem, nie mogę z wami jechać, bo jadę na obóz z hokejową drużyną. No wiesz, nie mieli pretensji, no bo to jednak to samo miasto, tak? I był jeden wspólny klub, ale rzeczywiście, zakochałem się w hokeju i to nie było z miłu się. Już mając 11-12 lat marzyłem o tym, żeby zostać zawodowym hokeistą i że tylko to chcę robić w życiu. Także to jest coś w głowie, co siedzi. I to nie jest coś, co się wydarzyło mając 16 lat czy 17, nagle mówię, a może jednak tak, no, jakby 17 to już marzyłem o tym, kiedy wiesz, następnym razem będę reprezentował Ukrainę, wiesz, na Mistrzostwach Świata, ale jak miałem 18, to już, jak miałem 16, to już żałowałem, że nie udało mi się jakoś, wiesz, rekordu pobić niesamowitego, żeby w 88 pojechać do Calgary na Igrzyska Olimpijskie, tak? No bo już debiutowałem już wtedy, jak miałem 16 lat w Ekstraklasie Polskiej, także... Mhm. Także to wszystko było na serio, nie? To wszystko się działo. Nie spodziewałem się, że trafię do Szwecji, bo nigdy nie myślałem, że trafię nagle do Mistrzów Olimpijskich i Mistrzów Świata, wiesz, 92 i Mistrzów Olimpijskich 94. Chociaż oni, nie wiem, czy nie byli wcześniej mistrzami olimpijskimi też. Ale to się wydarzyło nagle i dostałem ten telefon. Pamiętam, się rozmawiało często, że tam do Niemiec można wyjechać, bo tam sporo chłopaków z południa wyjeżdżało, tak? Jakaś druga liga, może niemiecka, wiesz, coś tam, może pierwsza, zobaczymy. No na pewno nie ta najwyższa. A tu się okazuje, że wiesz, że grając na Mistrzostwach Świata Juniorów w Szwecji, mając 18 lat, zostałem zauważony i później też zostałem draftowany przez Boston Bruins w wieku 18 lat. Pojechałem na testy do Szwecji, byłem zaproszony właśnie na testy najpierw i wiesz, porównywano do jednych z topowych juniorów w Europie, co było niesamowitym jakimś kikiem dla mnie, takim wiesz, do przodu, bo było i bracia Husko wtedy, pamiętam Stefan Ketola, jeden z lepszych zawodników Szwecji wtedy w juniorach. Jak pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata, to ja byłem w pierwszej trójce najlepiej strzelających zawodników, to byłem ja, Paweł Bury i Jaromir Jagr. No wiesz, no to już lepiej nie. To są największe legendy, no już nie da się spotkać tak, jakby z mojego rocznika, tak? No 72 rocznik i Paweł Bury i Jaromir Jagr zrobili niesamowite kariery. Ja trochę mniejszą, ale jednak udało się tam gdzieś coś pociągnąć. Peter Forsberg jest trochę mniejszy, młodszy ode mnie o rok. Też właśnie mniej więcej to były te momenty, jak graliśmy przeciwko sobie, Markus Neslund. I pamiętam te rozgrywki właśnie w szwedzkiej lidze, później od razu już wyjazd do NHL. No także wiesz, no ten hokej jakoś, no nie był w genach, bo tata do dzisiaj nie potrafi jeździć na łyżwach i nigdy nie jeździł, ale jakoś, wiesz, no czasami chodzą przypadki po ludziach i urodziłem się w Radomsku, byłem może drugim krzynówkiem z Radomska, grał w piłę, a tu jednak miałem 2 latka, tata dostał pracę w samochodach małolitrażowych, w fabryce w Tychach i
I tam wylądowałem. Pamiętam, wychowywałem się, patrzyłem jeszcze, jak ledwo wiesz, okno widziałem na stojąco. No, miałem chyba wtedy 3-4 latka. Mieszkaliśmy naprzeciwko stadionu piłkarskiego w Tychach, tego starego. I widziałem, wiesz, zawsze tłumy ludzi, na mecze chodziłem. Także, ale nigdy nie myślałem, żeby zostać piłkarzem w tym sensie. Tak? A nieźle mi szło, bo przecież Radek Gilewicz mnie bardzo chwalił, wiesz. I grywaliśmy często przeciwko sobie i mieliśmy, ja miałem swoją drużynę, miał swoją, tam żeśmy, spore zacięte walki były między, wiesz, osiedlowymi drużynami, osiedlowe rozgrywki, tam zawsze, wiesz, grałem zawsze chciałem królem strzelców zostać i to, wiesz, to strzelanie bramek i takie, wiesz, takie łowienie tych, wiesz, tych momentów i znajdywanie siatki zamiast bramkarza, wiesz, to jakoś tam cały czas we mnie się działo. I teraz każdy zadaje pytanie, jakie to ma porównanie do golfa, tak? Gdzie ta dynamika, gdzie te emocje, gdzie ta szybkość? Nie wiem, ale chyba już nie mamy czasu, żebym opowiadał na ten temat. Tak czy inaczej, większość życia było na lodzie. Dziękuję ci bardzo, Mariusz. Zgadza się, dzięki. Super. Jak zwykle, niezwykle przyjemna rozmowa. Miło. Dziękuję bardzo państwu i moim gościem był Mariusz Czerkawski w Cztery Oczy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.